jesteśmy pod Wieżycą we wsi Oleśnica, w gminie Olesno. Pod Wieżycą wyrósł obóz, ponieważ mamy tutaj 9. obóz zakonny, na który zjechało się około 60 rekonstruktorów historycznych z wieków od 10. w zasadzie do 13, chociaż niektóre grupy robią nawet wiek 15, ale starają się dzisiaj przysposobić na wiek 13. W tej chwili większość mieszkańców obozu udała się na, rzekłbym, plac treningowy i tam odbywają się walki ciężko zbrojnych. Jeden z elementów dzisiejszych zajęć. A to już jest 9. impreza z kolei pod nazwą Obóz Zakonny. Początkowo ta impreza odbywała się w Nowym Brzesku, ale ze względu na to, że ta osoba, która to organizowała, która dawniej była członkiem zakonu rycerskiego braci Dobrzyńskich z Krakowa, zmieniła troszkę zainteresowania i teraz stała się członkiem grupy wczesnośredniowiecznej, więc jakby no sens obozu zakonnego wśród no poniekąd pogaństwa jakby wygasł. I od 2 lat obóz zakonny przeniósł się do nas. Powstało takie ciekawe połączenie, bo oprócz naszych przyjaciół, którzy tu wcześniej przyjeżdżali na obozy treningowe, przyjechali właśnie bracia Dobrzyńscy i ich przyjaciele, więc nagle liczba osób, które się bawią z nami, się potroiła praktycznie. Jest to impreza takiej wielkości, jak nie jeden turniej rzeczywiście mógł się poszczycić taką ilością rekonstruktorów, a my po prostu mamy spotkanie dzisiaj stricte towarzyskie, aczkolwiek treningowe jak najbardziej. Nikt się nie oszczędza. Wyznaczone są szranki, wewnątrz których odbywają się pojedynki jeden na jeden ciężko zbrojnych. No, jest to traktowane jako zabawa, natomiast formalnie to rycerstwo jest sportem ekstremalnym. Zresztą w Polsce jak najbardziej jest to uprawiane zawodowo i no, nasi przedstawiciele na międzynarodowych zawodach zarówno w skali Europy, jak i świata zajmują bardzo wysokie miejsce. Jesteśmy potęgą w rycerstwie sportowym, więc jest to niesamowita sprawa i tak jak się mówi, że jeżeli budujemy jakieś podstawy, powiedzmy piłki nożnej, no to musimy zacząć od jakichś trampkarzy. To tak samo, jeżeli chcemy budować taką reprezentację rycerską, żeby dalej utrzymywać taki poziom, jaki jest, to musimy mieć rzeczywiście takie miejsca, gdzie ktoś dba o to, żeby ta młodzież sobie po prostu dawała ten rycerski upust w sensie bardzo pozytywnym, bo rzeczywiście mając instruktorów doświadczonych, bawiąc się z ludźmi, którzy się zachowują po prostu poważnie, bo to łatwo sobie zrobić krzywdę, no można rzeczywiście coś osiągnąć, bo są odpowiednie warunki po prostu do tego stworzone. No niestety my działamy na zasadzie no, zupełnego wolontariatu. To jest spotkanie zupełnie prywatne, więc jakaś składka na jedzenie, każdy dojeżdża na swój koszt i tak dalej. No da się już spać w namiotach, więc te koszty są jakby zminimalizowane. Natomiast no wiadomo, każdy ponosi koszty tam jakiegoś ewentualnego zużycia sprzętu. No ale to jest naturalne, no, bo każde hobby jest kosztowne w jakiś tam sposób. Cały haczyk polega na tym, że istnieje coś takiego jak zakon rycerski, prawda? Takie pojęcie. Więc to nie przeszkadza, że obóz jest zakonny, ludzie walczą. Ponieważ generalnie zakonnik no to się kojarzy z jakimiś modułami, pokojem, uprawianiem ogródka, prawda? Gdzieś tam wewnątrz swoich zakonnych budynków. Natomiast no rzeczywiście Kościół zawsze posiadał jakieś tam zbrojne ramię. Chociaż idea początkowa była inna, bo tak zwane zakony rycerskie, czyli takie właśnie grupy rycerzy, którzy no, walczyli w sprawach Kościoła, wzięły się z czasów krucjat. No, idea była taka, żeby ochraniać pielgrzymów podróżujących do Ziemi Świętej, no, gdzie oczywiście różne rzeczy na tych pielgrzymów czyhały, bo to była i odległość, niebezpieczeństwo, no i wrogie krainy, prawda, niezbadane. W związku z czym no, różne rzeczy się tam wydarzały, zarówno choroby związane z samą podróżą, prawda, zmianą klimatu, jakieś tam zarazy i tak dalej. No i początkowo to tak wyglądało, natomiast potem te zakony rozrosły się no, do takich rozmiarów jakby choćby krzyżacy, prawda, którzy mieli tendencję do zakładania własnego państwa i no niestety padło to na nas, że to państwo powstało na naszych terenach i potem było z tym no, ładnych kilka wieków bardzo poważnych problemów i wiele ofiar niepotrzebnych.